Jesteśmy w zespole szkół numer 1 w Konstancinie Jeziornie, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum oraz mamy także oddział przedszkolny. Ponad 500 uczniów w 24 oddziałach. Proszę każdy z Was, aby wpisał przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych. Następnie wymieniacie się z kolegą z grupy, tak? I kolega Wam sprawdza, czy żeście prawidłowo to zrobili. Janek, podajesz Bartkowi, tak, karteczkę. I teraz Bartek, powinieneś powiedzieć, poczekaj, powiedz Jakubowi, na czym polegał jego błąd. Wyjaśnij mu jego błąd, dobrze? Bardzo lubię oceniać pracę moich kolegów, ponieważ mogę zobaczyć, czy ja się uczę dobrze i czy ktoś inny się dobrze uczy i mogę mu w tym pomóc, jeżeli ma jakieś problemy. Wszystkie te działania sprzyjają rozwojowi uczniów. Oni uczą się wzajemnej współpracy, uczą się wzajemnie, pracy w grupie. Mamy piękne tablice interaktywne. To wszystko sponsorzy, to wszystko rodzice, ich działalność. Taką naszą główną inicjatywą lokalną, nawet można powiedzieć, że zaangażowane jest miasto, wszyscy o tym wiedzą, jest nasz piknik rodzinny. Rodzice angażują firmy, w których pracują, wszystkich lokalnych tutaj przedsiębiorców, którzy nas wspierają, pomagają zakupić nagrody dla dzieci, bądź pomagają nam sfinansować siłownie, stoły ping-pongowe. Rodzice także podjęli takie działania niezwykłe, no sportowe. Powołali drużynę piłki nożnej. Przewodniczący Rady Rodziców jest szefem tego i współpracują tutaj, i działają, i grają. A potem podczas pikniku wygrywają mecze pomiędzy uczniami, rodzicami i samorządowcami. Oczywiście zawdzięczamy to zaangażowaniu naszych nauczycieli, którzy no, sercem udzielają się i starają się motywować młodzież do ruchu. Na przerwie bardzo lubimy się bawić z dzieciakami, to znaczy starsi bawią się z młodszymi. Po co? Po to, żeby zintegrować środowisko, po to, żeby małe dzieci nie bały się dużych, a duże, żeby umiały się opiekować małymi. Mieliśmy wielką okazję i przyjemność uczestniczenia w ogólnopolskim programie Szkoła Współpracy, gdzie podnosiliśmy swoje umiejętności i wszystkie te wzorce, które zdobyliśmy na Szkole Współpracy, staramy się aplikować na grunt naszej szkoły. Jednym z takich pomysłów jest czytanie książek. Tak zwana integracja młodzieży starszej z młodzieżą młodszą. No i jak było? Zapytał Bartuś, gdy jego rodzice wrócili już do domu. Pani Krysia, koleżanka mamy z pracy, wreszcie znalazła sobie narzeczonego i z tej okazji postanowiła wydać przyjęcie. Dzieci starsze biorą młodsze dzieci i starają się czytać książki po zajęciach lekcyjnych. Jak będziemy z nimi czytać, tańczyć, zajmować się nimi, to one będą nas lubić, my będziemy je lubić, będziemy się z nimi witać na przerwach. Będziemy mieć dobre relacje, tak jak powinno być w szkole. Ta szkoła jest takim miejscem, gdzie te nasze dzieci spędzają dużo czasu i też od nas zależy, jak one ten czas spędzają, tak? Czy siedzą w zatłoczonej świetlicy, czy mogą w tym czasie mieć bardzo dużo fajnych zajęć, które szkoła w pomoc, nie wiem, starszych uczniów, nauczycieli, to wszystko im zapewnia. Moi drodzy, zrobimy teraz eksperyment pokazujący właściwości napięcia powierzchniowego wody. Uwaga, potrzebujemy do tego kolorowej wody. Może być kolorowa, może być zwykła. Potrzebujemy też butelki. We współczesnych czasach biblioteka to nie jest tylko miejsce, gdzie są książki. Biblioteka podejmuje wszelakie działania, aby była takim troszeczkę miejscem kultury, gdzie odbywają się spotkania ze znanymi osobami. Są to spotkania autorskie, ale również spotkania z pracownikami różnych instytucji. Tutaj wykłada pan z Dziecięcego Uniwersytetu Historii. Przywozi ze sobą rekwizyty, w związku z tym nie tylko opowiada, ale dzieci mają możliwość dotknięcia owych rekwizytów lub zamiany w różne postacie historyczne. Mamy również zajęcia z fizyki, gdzie dzieci przychodzą i biblioteka wtedy kojarzy im się z nauką. Z nauką oczywiście podane w bardzo przystępny i przyjemny sposób. Ja lubię czytać o różnych ciekawych rzeczach w nauce, ale tutaj dowiadujemy się rzeczy, których nie zawsze mogłem albo gdzieś wyczytać, albo się na lekcjach nauczyć.
No i też można wziąć udział w ciekawych eksperymentach naukowych, poczuć się jak mali naukowcy. Potrzebujecie do eksperymentu kalafiora. Kalafior, każdy wie, jak wygląda kalafior? Nawet jak ktoś niekoniecznie lubi naukę, to eksperymenty mogą mu się nie kojarzyć z nauką, ale coś po nich na pewno mądrego wyniesie. Zależy mi na tym, żeby ten czas szkoły był czasem przygody. Nie czasem tylko nauki, tak jak to było kiedyś, tylko czasem zabawy. To jest ten taki czas, w którym dzieciaki są bardzo chłonne i mi zależało na tym, aby pokazać dzieciom, że uczenie się może być pasją. Dlatego też spotykały się dzieci, czy też zapraszałam na lekcje ludzi, którzy zajmowali się różnymi rzeczami, bo i byli poeci, i byli strażacy, byli marynarze, byli podróżnicy, którzy zdobywali najdalsze krańce świata. To w tym takim okresie edukacji wczesnoszkolnej próbuję dzieciom zaszczepić, żeby w przyszłości same poszerzały swoją wiedzę. Nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również poza zajęciami. Żeby czytały ciekawe książki, żeby oglądały wartościowe i ciekawe filmy. A wszystko po to, żeby w przyszłości te dzieci również miały swoje pasje. Przez to, że mocno się szkoła rozwija, to, że prężnie działa Rada Rodziców, to, że mocno współpracujemy z Radą Gminy, powoduje to, że frekwencja w tej szkole, napływ młodej młodzieży, młodych rodziców jest z roku na rok coraz większa. Marzę o większym budynku szkoły, marzę o tym, żeby przybyło nam kilka takich pięknych klasopracowni. I marzę o dużej sali gimnastycznej, ponieważ sport mamy na bardzo wysokim poziomie. Z tego co wiem, rodzice podjęli już taką poważną inicjatywę, burmistrz także zdaje sobie z tego sprawę, że brakuje nam miejsca i mam obiecane, że we wrześniu 2018 roku doczekamy się nowej, dużej, pięknej sali gimnastycznej. Także uważam, że warto się angażować w takie projekty, ponieważ rozwijamy się lokalnie my jako społeczeństwo i dajemy chyba dobry przekaz nowemu pokoleniu, że jednak da się coś pozytywnego zrobić. A to tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas to zależy.